postanowiłam wykonać dla Was film, w którym pokażę, jak zrobić takie fajne papierowe kwiaty. Fajnie nadadzą się na prezent, na Dzień Kobiet, na Dzień Mamy, na urodziny, na każdą okazję. Także jestem pewna, że jesteście w stanie zrobić je razem ze mną, bo nie jest to nic bardzo skomplikowanego. Pierwszy pomysł. Zaczynamy od zielonej kartki, z której wycinam taki około centymetrowy paseczek. Dwa razy będzie on potrzebny do owinięcia patyczka i zrobienia z niego łodyżki. Z fioletowego papieru wycinam pasek o szerokości około 5 cm. Ten pasek składam na pół, ale od razu stwierdziłam, że zrobię dwa te paski i złożę je jednocześnie, żeby nie musieć tego wycinać po dwa razy. Składam na pół, jeszcze raz na pół. Zobaczcie. I te cztery części jeszcze raz na pół. I przy tej części od zagięcia wycinam sobie trójkącik. I drugi trójkącik będzie od zewnętrznej strony. Na dole zaokrąglenie naszego kwiatuszka. I po rozłożeniu mamy kawałki, które będą tworzyły naszego krokusa. Zacznijmy od łodyżki. Kawałek zielonego papieru przyklejam przy pomocy kleju na gorąco pod skosem i owijam patyczek dookoła, tak żeby cały zakryć tym zielonym kolorem. Na końcówce również zaklejam ten kawałek papieru klejem na gorąco, żeby mieć pewność, że nic mi się tutaj nie rozklei i wszystko będzie się mocno trzymać. I zabieramy się teraz za tworzenie naszych kwiatuszków. Składam sobie moje stworzone płatki na pół wzdłuż tego zagięcia, które początkowo było przy docinaniu tych górnych różków kwiatka. I będę sklejać połówki ze sobą. Na jedną połówkę nakładam klej na gorąco i do tej uklejonej części przyklejam kolejną połówkę kwiatka. Sklejamy tylko za połowę, żeby ten kwiatek był po rozłożeniu taki trójwymiarowy. Podzieliłam sobie te płatki na dwie części, żeby stworzyć dwie połówki kwiatków. I na razie będziemy mieli 4 w jednej części, osobno skleimy sobie osobne 4 płatki, a na koniec będziemy sklejać je do całości już razem z łodyżką. Rozkładam moją połowę, tak żeby była ona rozgałęziona, taka trójwymiarowa, rozłożysta. I do jednej z tych połówek w środku, od tej płaskiej strony, będę nakładać klej na gorąco i przyklejać mój zielony, gotowy pręcik. Następnie na całość już nakładam klej na gorąco i przyklejam drugą połowę mojego kwiatka. W zasadzie tutaj można by już było skończyć, ale kwiatek będzie o wiele lepiej wyglądał, jeśli dodamy do niego listki. Dlatego z zielonego papieru, również z bloku rysunkowego, wycinam też taki pasek szerokości około 5 cm, składam go na pół, rozcinam i z tej połowy wycinam dwie łezki. Składam na pół, wzdłuż, żeby były one właśnie takie bardziej trójwymiarowe i będziemy zaraz przyklejać je do łodygi. Drugą łezkę wycinam, te listeczki nie muszą być równiutkie, nikt nie będzie tego mierzył linijką, nawet lepiej, żeby były one nie takie same, bo czy ktoś kiedyś widział dwa identyczne listki? No chyba nie. Na tę niezaostrzoną końcówkę liścia nakładam odrobinę kleju na gorąco i przyklejam w dowolnym miejscu na łodyżce, a po przyklejeniu troszkę odchylam ten listek do tyłu, żeby taki był bardziej szeroki i rozłożysty. Fajnie, żeby te listki były na różnych wysokościach, bo tak też jest, że z łodygi te liście i te kwiaty wychodzą jeden po drugim, a nie wszystkie w jednym momencie, prawda? Więc będzie wyglądał ten kwiatek o wiele naturalniej, jeśli właśnie te listki będą wychodziły w różnych miejscach i pod różnym kątem. Tak prezentuje się gotowy tulipanek, a my przechodzimy do róży. Na początek potrzebne nam 2 cieniutkie centymetrowe paseczki z papieru zielonego. Przy pomocy kleju na gorąco przyklejam kawałek tego papieru pod skosem do patyczka i owijam go, żeby stworzyć zieloną łodyżkę. Na końcówce też nakładam odrobinę kleju, żeby mieć pewność, że wszystko tutaj będzie się dobrze trzymać i zabieramy się za różowy papier. Wycinam sobie taki długi pasek, gdzieś około 4 cm, który składam na 4 części i wycinam taki zaokrąglony kształt, można powiedzieć ściętą łezkę, bo nie ma ona tego czubka kanciastego. Następnie tworzę sobie troszkę szersze, takie kwadraciki, można powiedzieć, które składam na 3, tak jak widzieliście, żeby powstało mi 6 płateczków i z nich też wycinam zaokrąglone łezki bez czubatych, ostrych, trójkątnych czubków. Każdy z płatków delikatnie na tej zaokrąglonej części zawijam, ale tylko do połowy, a następnie od tej płaskiej części rozcinam do połowy. I będę składać je tak pod skosem, żeby jedna część zachodziła na drugą i tworzyła taki wypukły listek. I znowu zawijam zaokrągloną końcóweczkę do połowy. Tu już sobie rozcięłam od strony płaskiej ten płatek. Nakładam odrobinkę kleju i zakładam na krzyż, tak, żeby ten płatek był wklęsły. Postępuję tak samo ze wszystkimi płateczkami tutaj. Oczywiście ilość płatków jest dowolna, no ważne, żeby było ich chociaż z 10, ale im więcej ich dacie, tym bardziej rozłożysta i taka mięsista, większa będzie ta wasza róża. Ja finalnie dałam ich chyba coś koło 12. I wygląda akurat, jest taka całkiem kształtna, także myślę, że to jest wystarczająca ilość. Ok, płateczki mamy zrobione. Pierwszy przyklejamy do patyczka, na spód nakładam odrobinę kleju, zaciskam wokół patyczka. I tak będziemy doklejać nasze płatki, z tym, że zwróćmy uwagę na to, żeby były one doklejone do siebie dookoła, jakby jeden wychodzi z drugiego obok niego, żeby w końcu w kółeczko szły, a nie, że są przyklejone tylko z jednej strony. Wklejamy tą wklęsłą częścią do środka, żeby wypukłości były na zewnątrz, wtedy zrobi nam się taka fajna brzuchata ta róża. I tak jak mówiłam, na zakładkę jeden listek wychodzi z drugiego listka, a nie tak, że są rozdzielone i między nimi są dziury. Kartki mamy zrobione, teraz czas zabrać się za listeczki. Wycinam około 5 cm kawałek zielonego papieru, który składam na 2 razy, czyli na 4 części i potem z tych 4 części wycinam taki brzuchaty listeczek. Dzięki temu będę miała 4 te listeczki, a następnie musimy im zrobić ząbki. Składam listek na pół, żeby wiedzieć, gdzie jest jego środek. I delikatnie, małymi ruchami wycinam takie mini trójkąciki dookoła tego listeczka, bo jeśli widzieliście kiedyś na żywo róże, jej listeczki wcale nie są takie gładkie, one mają takie jakby ząbki na krawędziach. No więc, żeby ta róża również przypominała prawdziwą różę, fajnie, żeby te ząbki jednak na tych listkach były. Trochę zabawy z tym jest, ale robi się to całkiem przyjemnie. Także myślę, że warto się pobawić, żeby ten efekt był. Gotowe, poząbkowane listki, za końcóweczkę przyklejam i delikatnie odginam do tyłu. No i nasza róża jest już prawie gotowa. Ostatni kwiatek na dzisiaj to będzie w zasadzie nie wiem jaki kwiat, jeśli możecie znać się na kwiatach, to dajcie znać. Składam kartkę pomarańczową na 4 części, na pół, potem jeszcze raz na pół, a potem jeszcze raz na pół, czyli łącznie na 6. Z tych 6 wycinam taki brzuchaty listeczek, który z jednej strony jest zakończony na ostro, a z drugiej jednak tak nie do końca, ma trochę tej płaskiej krawędzi. Gotowe 6, a co ja liczę, 8 listeczków. Zaginam od strony ostrej, od tego trójkącika, tak żeby zawinęły się, były takie wywinięte. A na dole, tak samo jak w przypadku róży, rozcinam ten listek mniej więcej do połowy i sklejam te 2 odnóżka tak, żeby były skrzyżowane i tworzyły wklęsły listek. Dzięki temu, że tutaj mamy ten kształt taki na ostro wykończony, to będzie całkowicie inny kształt kwiatka. Na kwiatkach nie znam się jakoś specjalnie, ale na pewno taki kwiat istnieje. A jeśli nie, to z papieru można stworzyć swój własny model kwiatka, wyhodować swój własny model, swój własny rodzaj. Także nie bójcie się. Myślę, że tak czy siak ten kwiatek będzie trafionym prezentem. Sklejone płateczki już mamy, więc czas zabrać się za środek kwiatka, około 5 cm długi kawałek żółtego papieru. Składam na pół, potem jeszcze raz na pół i docinam na takie małe paseczki, ale nie po całości, gdzieś tak do 2/3 długości, żeby zrobić taki jakby frędzlowaty kawałek papieru. I ten frędzel będziemy owijać wzdłuż naszej łodyżki, będzie to środek kwiatka. Zielony papier jest potrzebny, żeby stworzyć łodyżkę. Wycinamy z niego, tak jak w przypadku 2 poprzednich, około centymetrowe paseczki i przyklejamy pod skosem przy pomocy kleju na gorąco do patyczka. Owijamy cały patyczek, żeby zakryć ten drewniany trzonek, żeby był on cały zielony. I łodyżka już prawie gotowa. Na żółty papier od tej gładkiej, nierozciętej części nakładam odrobinę kleju, przyklejam do naszej łodygi i owijam dotąd, aż prawie skończy mi się papier. To też zależy od tego, ile Wy chcecie tego żółtego w środku dać. Ja stwierdziłam, że całość to by było za dużo, więc finalnie odcięłam końcóweczkę gdzieś około 5 cm i zakończyłam w tym momencie klejem na gorąco. Wokół tego żółtego środka będę oklejać moje płatki, tak samo jak w przypadku róży. Będą one przyklejane tą wklęsłą częścią do środka, wypukłą na zewnątrz, żeby ten kwiatek był brzuchaty. Fajnie, żeby te listki właśnie zachodziły na siebie, żeby tak w połowie jednego listka już z niego wychodził ten drugi obok, żeby nie były tak naprzeciwko siebie. Będzie to wyglądało naturalnie, jeśli jeden będzie wychodził właśnie z drugiego. Ok, płateczki mamy przyklejone, teraz czas zabrać się za listki. Z zielonego papieru rysunkowego wycinam około 5 cm długi pasek, który składam na pół i z niego wycinam takie dwa brzuchate listeczki zakończone na płasko z jednej strony, na drugiej na ostro. Składam je wzdłuż na pół i za tę płaską część będziemy przyklejać do łodyżki klejem na gorąco. I tak jak w przypadku przednich kwiatków, fajnie, żeby to też było tak, że te listki wychodzą z różnych miejsc, z różnych wysokości. Kwiatek mamy już prawie że gotowy. Mam nadzieję, że te propozycje Wam się spodobały. Dajcie łapkę w górę, komentujcie. No i mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia!